Jest teraz taki trend wśród producentów obuwia motocyklowego, ale nie tylko, generalnie produktów motocyklowych, żeby dedykowane do jazdy na motocyklu rzeczy przypominały te do codziennego użytku. I myślę, że to jest jeden z lepszych tego przykładów. But od Falco, powiedz mi proszę, co to jest za but? No oprócz tego, że widać, że raczej dla motocyklistek. Dla motocyklistek, które chcą dobrze wyglądać na zlotach, ale też tym, którym troszeczkę brakuje wzrostu, bo mamy tutaj spory obcas, co na przykład w wyborze motocykla zawsze może przesądzić o tym, że motocyklistka będzie czuła się pewniej. No może na obcasie nie czujemy się hiperpewnie jak na płaskim obuwiu, ale doświadczone panie na pewno im to pomoże i dodać od tego wzrostu. Ja właśnie często podczas testów motocyklowych, które możecie zobaczyć na naszym kanale na Motomio, podkreślam, jaka jest wysokość siodła, że można je obniżyć na przykład o 3, 4, czasem więcej centymetrów, chociaż to się rzadko zdarza. W tym wypadku możemy zrobić w drugą stronę. Czyli właśnie w przypadku motocyklistek troszeczkę niższego wzrostu podwyższyć ich wzrost tak, żeby w końcu mogły usiąść na takim motocyklu, jak naprawdę chcą. A powiedz mi, to jest, rozumiem, skóra, wykonanie tego buta pewnie też nie pozostawia zbyt wiele do życzenia. Jak to Falco nas przyzwyczaiło, wykonanie jest na najwyższym poziomie. Jest już u nas film na kanale o Lenoxach, które naprawdę robią robotę i są hitem, jeśli chodzi o trampki dla motocyklistów i dla motocyklistek. I również fajna propozycja stylowa od Falco, wyglądająca jak rasowy but dla pani w sklepie z odzieżą codzienną, a jednak usztywniony z dodatkowymi ochraniaczami dedykowane do motocykla. Buty Falco dla motocyklistek, ale nie tylko, wszystkie z nich znajdziecie w Motomio. Kamil pomoże dobrać odpowiednie dla was, także wystarczy przyjść, zgłosić się do Kamila i wyjść zadowolonym. Takie rzeczy właśnie u nas w Motomio. Zapraszamy.